Nad jutrosińskim zalewem pojawiły się kolorowe skrzydła motoparalotni. Zgodnie z umową z władzami gminy, członkowie Stowarzyszenia Paramotor Team z Michałkowa zaczynają treningi slalomu pomiędzy pylonami zakotwiczonymi na zalewie. Przyjechaliśmy do Was z Ostrowa Wielkopolskiego. Reprezentujemy Stowarzyszenie Paralotni Michałków. Pod Ostrowem jest taka świetna baza na lotnisku i tam się bawimy. Dzięki grzeczności tutaj lokalnych władz i panu burmistrzowi mogliśmy przenieść tą naszą bazę lotniczą do Jutrosina, z czego właśnie korzystamy. Chcemy się tutaj szkolić. Jest to ewenement w skali tutaj regionu, na pewno Wielkopolski, jeżeli chodzi o warunki, jakimi ten teren dysponuje. W tej chwili w naszych szeregach mamy jednego kadrowicza, Bartosza Nowickiego. Kto wie, czy w przyszłym roku nie będzie kolejny, Tomasz Walczak, życie pokaże. Natomiast kadra narodowa, która ma w tej chwili problem bardzo duży w kwestiach organizacji takiego ośrodka, też się tutaj przygląda tej sytuacji i ma wrażenie, że będą chcieli tutaj organizować bardzo duże imprezy. Uczestniczyliśmy w różnych imprezach tutaj plenerowych. Kolejna, z tego co wiem, jest planowana na miesiąc czerwiec. Też będziemy tutaj pokazywać nasze możliwości i umiejętności. Mamy też pilotów ze sprzętem, którzy mogą brać pasażerów do góry. Możliwości są bardzo duże. Myślę, że lokalnej społeczności to się spodoba, bo to będzie coś fajnego, czego do tej pory może wielu nie widziało. Bartosz Nowicki, członek polskiej kadry paralotniowej, bardzo chwali warunki, które zastał w Jutrosinie. Jak się lata nad Jutrosinem? No chyba najlepsze warunki, jeżeli chodzi o slalomowe latanie nad wodą. Pierwsze takie miejsce mamy dopiero 3000 km stąd, w Hiszpanii, w którym się odbędą w tym roku Mistrzostwa Europy w czerwcu. Dlatego przy pozwoleniu pana burmistrza i udostępnieniu zbiornika dostaliśmy pozwolenie na rozstawienie stadionu i zrobienie bazy slalomowej na Jutrosinie. Treningowi paralotniarzy przyglądał się burmistrz Jutrosina. Chcemy zrobić tutaj w miarę dobre warunki, jednocześnie ten akwen ma trochę żyć i oczywiście to są sporty, które jeden lubi latać, jeden lubi pływać, jeden lubi tamto, także każdy może wybrać, a jednocześnie można, to jest taka widowiskowa konkurencja, gdzie można sobie popatrzeć, przyjść z rodzinami, zobaczyć jak to robimy, jak latają i myślę, że to chodzi o to, żeby ten zbiornik trochę pokazać różne warunki. Za moment będziemy mieli narty wodne, za moment będą tu kajaki, rowery i paralotniarzy. Oczywiście to jest paralotniarze, to są grupa, która lata, która nie wszyscy mogą to robić, nie? I dlatego, ale jest to pewien rodzaj sportu, który tutaj jest na naszym terenie, w powiecie rawickim, jedyny. Dlaczego to jest najlepsze, jedno z najlepszych miejsc w Europie? Po pierwsze, dużo otwartego terenu, nie ma żadnych lasów blisko niczego, dużo miejsca do startu. A po drugie jest woda, czyli bezpieczeństwo. Jeżeli przyłożymy, czyli spadniemy, coś się złego stanie, źle wyliczymy, źle obliczymy, to normalnie zawodnicy spotykali się z ziemią i czasami kończyło się na złamanej ręce albo i nawet gorzej. Teraz wszystko się przeniosło na wodę. Mamy takie kamizelki, które są na nabój pirotechniczny i jeżeli wpadniemy do wody, to one od razu automatycznie wyszczeliwują i nas unoszą na powierzchni. Wtedy łódeczka do nas podpływa i nas ściąga z wody. Mówi pan o jakimś stadionie. Gdzie tu widać stadion? Stadion to jest 5 pylonów, które są rozstawione w kostce. Około 80 metrów jest rozstaw pylonów. To jest kostka, jakby 5 oczek było. Tutaj firma Alspaw bardzo, bardzo z Ostrowa nam pomogła. I na czym polega to latanie między tymi wieżami? Zawody wyglądają tak, że przed startem dostajemy konfigurację slalomu na kartce rozrysowaną. Musimy się przed startem jej nauczyć. Mamy na to około 5 minut. Wlatujemy na slalom, przelatujemy daną konfigurację. Konfiguracji jest około 200, a na zawodach są wybierane 12 losowo. Także żaden zawodnik nie może się wcześniej do tego przygotować. Przelatujemy daną konfigurację. Kto przeleci to w najszybszym czasie, wygrywa dany slalom. Dostaje mało punktów karnych. Na koniec eliminacji te punkty karne są zliczane i wyłaniana jest najlepsza ósemka. Nie ma czegoś takiego jak ocena za styl? Nie ma czegoś takiego. Tutaj się liczy tylko czas. Ale publiczność ocenia? Publiczność ocenia. Na pewno są zawodnicy, którzy latają bardziej widowiskowo, niektórzy mniej, ale liczy się efektywność. Ale brawura też. Brawura też. Czasami trzeba przycisnąć. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na wyczyny zawodników teamu z Michałkowa.